Lucky, you. I got your message, Genevieve. I think what Harlan is trying to say is that we should be leery of knee-jerk impulses. I understand there are some time pressures to consider, but we really need to be thinking strategically. Reopening the vault at this point strikes me as a dubious proposition, considering all that's happened. It's probable that we just be adding fuel to the fire. End of messages. No i tak, mamy biuro pani Genovefy i właściwie dosyć zabawne, że mieliśmy dwie wersje tej samej wiadomości. Wersję bardziej emocjonalną, z bluzgami, oraz wersję bardziej cywilizowaną. A, to będzie dosyć ciekawy motyw. Mamy jakieś ładunki, które wybuchają? Nie, pewnie nie. Surprise! Zawsze wydawało mi się to trochę ciekawe. Nie wiem, miłe urozmaicenie ze strony gry, że, czy twórców gry, że po prostu nie rzucają nam w kółko przeciwników, którzy pędzą w naszym kierunku, ale czasem po prostu ci przeciwnicy zachowują się jak żywi ludzie i starają się nas jakoś zaskoczyć, nie wiem, wyłączają nam światło, zaczajają się właśnie w takich miejscach i tak dalej. Przy okazji nie wiem, czy założyliście wcześniej, ale kiedy zabiłem tego Heavy'ego z Railgana, jego ciało nie zmieniło się w szkielet. I po zobaczeniu tego pierwszy raz myślę, że bardzo, ale to bardzo chciałbym mieć ten pancerz. Bo jeśli takie coś nie przemienia mnie w szkielet, to raczej myślę, że to jest bardzo wytrzymałe. Okej, okay, trochę się posnajpiliśmy i ja wyszedłem zwycięsko, bo jestem lepszy. Of course not. No, dzień dobry! Jak się zadekował koleś? Czyli ta broń jest użyteczna, kiedy używa się jak takiego niedorozwiniętego shotguna na bardzo krótki dystans. Okej. Okay. Yep. Więcej wind. Mam nadzieję, że mniej duszków. No i tak, na sam dół. Tak, poczekaj na mnie. Ooh, jaki drift, jaka bryka. A wiesz co, nie sądzę. Zważywszy przede wszystkim na to, jak szybko helikoptery są niszczone, myślę, że ona ma większe szanse dotarcia do celu przed nami. Okej, okay, zaczynamy ten etap. Ten etap jest trochę... Czy ten segment jest trochę irytujący, bo mamy dużo przestrzeni i tak, mało broni, która dobrze sobie radzi z tą przestrzenią. Ale mam nadzieję, że będę mieć trochę szczęścia. Mam nadzieję i będę, że będę mieć trochę szczęścia, czyli dwa czynniki losowe. Boże, co to było za zawady cel.
Powinienem w sumie trochę oszczędnie używać tego. Okej, na razie nie jest aż tak lech. To nie jest aż takie długie i trudne. Co ciekawe w tym... w dodatku Extraction Point mamy w sumie dosyć podobny segment, ale chyba wtedy idziemy z dołu, znaczy z góry na dół. Też nie pamiętam, ale pamiętam tylko tyle, że mamy ten segment o wiele bardziej trudniejszy. Chyba to Mekis czy coś. Dosyć upierdliwe rzeczy. No okej, czemu nie? Po prostu wyskakujcie pojedynczo. To działa dla mnie. Nie dla was, ale dla mnie tak. No i znów mamy ciężaróweczki. I co jest trochę śmieszne, to jest jedyna ciężarówka w tym segmencie, która ma wyposażenie. Znaczy, nie miałbym z tym problemu. Tylko to, co mam na myśli, to, że kolejne ciężarówki, chyba zobaczymy dwie, nie będą miały tej szafki, co dla mnie zupełnie nie ma sensu. Po prostu powinna być szafka, powinna być pusta, bo nie wiem, przeciwnicy wszystko jedno zabrali, ekwipunek i tak dalej, ale po prostu nie ma tej szafki. Trochę, nie wiem, niespójne i dziwne. Po prostu prawie wygląda tak, jakby ktoś zapomniał to dorobić. Okej, ponownie, nie wiem jakim cudem mój Grant ich nie skosił. Myślałem, że wrzuciłem go prosto w vana. Tam widzę kolesia. Tu widzę z boku Heavy'ego. Jego wspaniałe naraminiki. Cofnę się. Pewnie go po prostu wysnajpię z tego. Okej, panie Heavy. Uśmiech! Uśmiech do kamery. Czekam trochę na slow-mo. Okej, tego się nie spodziewał. Dziad miał kolegę. Dobra, do widzenia panie gówniany karabin. No i tak jak widzicie, o czym mówiłem, kompletnie puste vany, trochę nad nienaturalnie wygląda, jak wygląda kartonowe pudełko na kółkach. Dziwne. No i tak, to byłby koniec tej sesji. Zagramy Fear. Następne to po prostu będą jakieś filmiki i gadki, zatem nie chcę tego przerywać moim głosem. I to byłby w sumie... Następna sesja będzie początkiem końca tej gry, jak się orientuję. To jest właśnie koniec tego całego kompleksu, tego biurowca. Następne to będzie przebijanie się do tej tajemniczej krypty, o której tyle słyszeliśmy, że jest niebezpieczna, dzieje się coś tam strasznego, tajemniczego i tak dalej. Zatem tak. A dobra, mam jeszcze schody do pokonania. Wyprzedzam fakty. This way. It's good to see you in one piece. Of course. You guys can make out later. Czemu jesteś taki sarkastyczny? Ten koordynator rani moje uczucia. Okej, czyli te wykresy nie są podpisane w żaden sposób, ale nie wiem, zakładam, że to są... Znajdujemy te wykresy w biurze Armachanu, zatem to pewnie technologia Armachanu. A, rany. Super. Lecimy mobilną trumną. Świetnie. Turns out Armor Camp bought this site from the government back in the 50s. Get this. There used to be some kind of underground military complex in that area. I don't think Armor Camp was interested in what was on the property. They wanted what was under it. And I'm guessing it is.
Co za zaskoczenie. Trochę smutne, że gra nie odwołała żadnych obrażeń. But the pilot's dead and Jen's banged up pretty bad. What about you? I'll live, but it'll be a while before I can ice skate again. All right. In that case, I want you to stay with Jen and wait for the medevac. You sure you want to send him alone? These guys ain't fucking around. We don't have a choice. Bethel could be anywhere, and Alice is out there on her own. By the time backup reaches you, she could be dead. We're still a couple of clicks away from the Rammelmeyer compound, so you're gonna have to get there on foot. Got a lot of enemy movement in that area, so expect trouble. They probably want to make sure there weren't any survivors. Okay, tutaj możemy jeszcze posłuchać ich gadek i trochę są zabawne, zatem zostanę. I hear you're a bad motherfucker. I hope it's true. No nawet portfel z takim, z taką nazwą. Ha ha ha. She'll be okay. It's you I'm worried about. Yeah, I'm fine. As long as I don't move. Just let me know if you need a little mouth to mouth. Don't make me laugh. You think I'm joking? I feel sorry for you if you aren't. Now that's just cold. Why don't you move along so I can do my thing? Please stay. Don't worry, I'm just playing. I won't mess with your girlfriend. You go kill some bad guys. You Korean? Born and raised in the States. But yeah, my family's from Seoul. You ever been over there? Once a year till I was 18. I don't have much time for vacations anymore. I love kimchi. I like pizza. Pizza's good too. Small talk. I to chyba tyle. You still here? To tyle jeśli. To tyle, ile wykrzeszemy z tej zabawnej sitcomowej pary. I tak, to był Love Score, życzę wszystkim miłego dnia i tak dalej. Do zobaczenia w następnej sesji, zagrajmy. Firm.